Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Bert. Hello. I dzisiaj kupiłem takie autko, słuchajcie, na promocji, wyprzedaż w Legendary Motorsport Dinka Jester Classic za 790 tysięcy. W sumie to auto w rzeczywistości czym jest, Bert? To znaczy, nie mam pojęcia czym coś, ale wiem, że... San Andreas. San Andreas? A, dobra, okej. Tego się wtedy nazywało po prostu Jester. Aha, dobra. Więc zaraz zobaczymy, jak to auto będzie wyglądało w rzeczywistości tutaj w tym momencie po tuningu. Ale poczekajcie, czy ten tuning znowu uciekł. Tuning mi uciekł, czekaj, muszę pojechać tędy. W ogóle to mamy matowy kolor teraz. No właśnie. Matowy zielony. No właśnie ten matowy zielony jest na samym starcie, nie? To znaczy, no, inny kolor można było wybrać, ale jest matowy i to jest fajna sprawa, nie? Że taki kolor się zazwyczaj płaci więcej. Matowy taki trochę śmieszny jest. Na takim. Co śmieszne? Śmieszy cię to? No. Bardziej mnie śmieszy. Paweł mówi, śmieszy cię to. Co? Śmieszy cię to? Dobra, okej, okay, koniec. Nie. Dobra, zróbmy w takim razie teraz porządny tuning. Pancerz. 50. Ja nie mogę kamerą. No przykro mi, Bert, no. Dobra, 50 tysięcy. Hamulce, 35 tysięcy, to jest podstawa. Zderzaki, przedni zderzak, 13 zderzaków do wyboru. Bert, pomóż. Wy też. Ciach. Patrz, jakie zderzaczki fajne. Dobra, to ja ten jest fajny, ten jest fajny, to jest numer 8. To ja piszę GTA 5, Jester Classic. Zobaczymy, jak on. Ej, patrz, kręci się tutaj! Co się kręci? Z przodu. Jaki jest? Kręciołek jest. Fajne, nie? Numer 10, to jest miejski. O! Zabudowa uliczna z kaczkami. Z kaczkami. Czemu nie z kotełkami? Numer 13, bierzemy ten najdroższy. 16 100! A to jest Supra! To jest Supra! Supra to jest? Dobra. Toyota Supra. No. To mi się kojarzy od razu z tym, nie z Need for Speedem, no z Need for Speedem troszkę... Nie, czekaj, jak to się nazywało? Toyota Tokyo Drift? Supra. Nie, czekaj. Nie ma pojęcia. Szybciej wściekli. W każdym razie widać, że... No, najlepiej preferowany. Przerywa cię strasznie, wiesz? Zaczęło cię przerywać. Dobra, okej, zobaczmy, niestandardowy dyfuzor. Na chwilę cię przerwał po prostu. Dobra, czekaj, co my tu mamy? Karbonowy tylny panel. I co tu jeszcze jest? I ostatni to jest karbonowy tył z dyfuzorem. Ale co, po co taki dyfuzor? To jest klasyk sportowy, Paweł. Bert, my robimy tuning. Robimy to na szybkich i wściekłych. Dobra, czyli robimy karbon z tyłu plus dyfuzor. Hops, 14,5 tysiąca. Rama. W środku. O. Myślałem, że chodziło o masło. Nie. Rama. Co się śmieje? Śmieszy cię to znowu? Śmieszy mnie to. No, poczekaj. Ja bym dał tą klatkę, bo fotele się zmieniają na takie super lepsze. Klatka kolor 1, klatka kolor 2. Kolor 1, kolor 2, kolor 2, nie? Paweł. Co? Śmieszy cię to? Co się śmieje? No. Cio! No. Silnik. 33,5 tysiąca, bierzemy. Nie krzycz, spokojnie, nie krzycz. No. Wydech. Co to jest? Pojedynczy chromowany wydech. Co to jest? Co to ma być? O, podwójny, patrz, jakie turbo będzie. Łoooo, to jest fajne, podwójny tytanowy. Spokojnie, panie Pawle. Podwójny chromowany. Czekaj, chromowany czy tytanowy? Chromowany. Chromowany ładniej wygląda. Tak? A tytanowy, no dobra. To taki... 9,5 tysiąca i 50 jeszcze dolarów dodatkowo. Osłony reflektorów, zobaczmy. Powieki. Czuję, że Paweł niedługo powieki straci są... wszystkie pieniądze. Prawdopodobnie tak. Powieki. Później są wycięte powieki. Nie, bez takich udziwnych. O, patrz, jakie fajne, takie małe ten. Zezolki. No jest. Dobra. I albo karbonowe osłony. Nie, to strasznie dziwnie wygląda. Ja bym dał bez w ogóle. No chyba, wiesz co, no nie wiem właśnie. A ja bym dał wziął albo to, albo to. Takie fajne bryle wtedy ma. Takie przymrużone delikatnie, nie? No nie wiem, to jest twoje auto. Ja, no nie krzycz na mnie, dlaczego na mnie krzyczysz? Ja nie krzyczę na ciebie. Ja wezmę to. Wycięte powieki. Wycięte powieki. Dziwnie to brzmi. Dobra, błotniki. O, tu są tu z tyłu. Tylne panele, spoko. Nitowany nadkola, to jest totalnie brzydkie. Ja wezmę to. Tylne panele. 9 stówek. Maska. Co? Maska w kolorze dodatkowym. Aha, dobra. Niestandardowa maska. Ładnie. Ładniej. Lepiej. No nie wiem. Czekaj, to było fajne. Czyli to jest numer 5.
To jest dziwne, a to jest nawet takie... takie pomyślę. Bierzemy chyba, że z karbonu weźmiemy, bo z tyłu mamy karbon, więc będzie gdzieś to nawiązywało do tego. Ogólnie dziwne jest to, że mimo, że to jest klasyk sportowy, to GTA jest przypisane do klasy sportowej. No to ty sam jesteś klasyk, patrz na siebie. Jesteś zmarszczony cały. Jaki zmarszczony, chłopie? Ksenony za 7,5 tysiąca, stary, bierzemy. Odmłodnieje jeszcze. Neony jeszcze weźmiemy sobie, bo to jest taki, wiesz, no, porządne auto. Oznaczenie. Klasyk z neonami. Co? Oznaczenie. Lista zakupów. 18 240. Jaka lista zakupów? Co jest? No i zobacz, jak się nazywa, lista zakupów. No ja nie widzę, ja mam tylko... Czarne lata 90. Jester. Białe lata 90. Dymiące opony. Fukaru Drift. Jakieś inne. Jakie Fukaru? Rozdarty kamuflaż. O, rozdarty kamuflaż, proszę, jaki super to wygląda. Nie, nie widzę tego w ogóle. No jak nie widzisz? Malowania nie widzisz? Malowania widzę, ale mam kamerę ustawioną. Aha, dobra, okej. Okay. To 8, dobra, to 8 w razie czego. 8, spoko jest. A reszta to jest lipa. Dobra, biorę 8, najlepiej wygląda. Rozdarty kamuflaż, proszę bardzo. 20 parę tysi. 23, prawie 24 tysiące. Tablica, oczywiście Paweł. Wersja... nie krzycz na mnie. Nie krzycz. Żartuję, dobra. Lecimy dalej. Lakierowanie za chwilę. Dach. Wlot dachu. Karbonowy wlot dachu. O, elegancko. 1600. Bierzemy. Sprzedaj. Sam się sprzedaj. Dobra. Progi. Proszę bardzo. Sprzedaj, Paweł. Sprzedaj. Sprzedaj. Karbonowa dokładka za 8000. Śmiało. Dokładka? Gdzie jest dokładka? Proszę dokładkę. Nie krzyż na mnie. Dobra. Spoilery. Proszę bardzo. Gruba lotka. Gruba lotka. Gruba locha. Dobra. Okej, okay, dalej. To jest lepsze. To jest numer 3. No ja wolę, żeby tutaj nie było karbonu, tylko żeby to było chociaż... Bez karbonu lepiej, nie? W tym wypadku. Bez spoilera w ogóle. Sam jesteś bez spoiler. No, nie spoilerować! No. Ale nie, no tak. Jezus no, nie. Maria, przecież to jest większe od samolotu. Ten jest brzydki. Ten mi się najbardziej podoba. To jest numer 3. Co jest? Albo gruba locha. Gruba locha. Widzisz, to jest gruba locha, to jest standard. Gruba locha jest mniejsza od pierwszego, ale jest jako gruba locha. Za 10 tysięcy weźmiemy ten zderzak. Spoiler, przepraszam. Zawieszenie, oczywiście maksymalnie w dół. Skrzynia biegów, 40 tysięcy, lepiej. Turbo, 50 tysięcy też weźmiemy. Kółeczka, rodzaj kół. Na pewno weźmiemy sobie sportowe. Chromowane. Poczekaj, ja szukam teraz. Takie będą chyba, nie? Takie klasyczne. Vanguard Master. Nie wiem, nie widzę nazwy, więc to nie ma sensu. Poczekaj, bo ja nie wiem teraz, kurczę, no za dużo kółek jest, dlaczego tyle kółek dali? Przecież zawsze jest tyle samo, Paweł. Albo Endo. Endo będzie dobre. Dobra, wezmę Endo V1, one są troszkę tańsze, ale ładniejsze. Kolorów jeszcze nie wiem. Kolor, nie, koła, kulotporne. 25 tysięcy. Nie, musi być. Lekko przydymione, damy mocno przydymione. O, za 3,5 tysiąca. I teraz możemy działać nad kolorem, Bert, wiesz? Teraz już wiemy... Czekaj, kolor, lakierowanie. O, proszę bardzo, kolor podstawowy. Szybko, bo ja muszę do to... Poczekaj. Ten byłby fajny, nie? Ale niestety nie mam. Jeszcze 8 skoków kaskaderskich muszę zrobić, wtedy mogę odblokować go. No i widzisz, Paweł, jakbyś robił wyścigi kaskaderskie, to byś miał. Bert, patrz. I ucz się. Biały. Lodowa bier. Lodowa bier? Chyba bier. Bier. Nie, bo bier. Po prostu jest fajna, że bierzesz ją. Kolor dodatkowy. Też metaliczny. Zobaczmy, który się zmienia. Gdzie się zmienia ten kolor? A, to się lusterka zmieniają, patrz. Lusterka i wnętrze. Nie, zielony damy. Od się zieleni, żeby pasowało, wiesz? O, zobacz. Pasuje wtedy do środka. Albo niebieski. Albo niebieski możemy dać, bo też będzie pasował. No bo jedno. Taki? Nie, czekaj. Berber, czemu nic nie pomagasz normalnie? Nie. Zapuszczam korzenie. Zapuszczać to... Dobra, zieleń damy chyba, wiesz, jednak taką. O. Zielonkawy. Za 6000. Kolor wykończenia. O, wykończenie możemy zmienić, patrz.
No, dużo to nie zmienia, ale spoko. Czyli tutaj byśmy dali... czekaj, przede wszystkim trzecia osoba, żebym widział to tak z drugiej strony. Boże, w środku mamy... Ej, bez jaj. Po co ja mam tu zmieniać ten kolor, skoro i tak nie widać? To weź poczekaj. Tak szyby przyciemnione daj na... bez przyciemnienia. Jasna zieleń, jasną zieleń dam do środka za 4800. Okej. Okay. Tutaj jest to. Czekaj, jeszcze musimy zmienić tylko koła. O, ej, kolor kół. Nie mogę wyjść z tego auta. Kolor kół czerń. I jeszcze najważniejszy element, poczekaj, jeszcze oświetlenie. Gdzie są światła, bo nie widzę. Gdzie światła były wyżej chyba? Światła, światła zestawy, kolor. O, zobacz, niebieski na przykład. I powiedzcie, że to auto jest brzydkie teraz. Nie, nie piszcie tego. Brzydkie jest. Tam jesteś brzydki. I zmarszczony jeszcze. Patrz, jakie, patrz, coś, co myśmy zrobili normalnie. Ale supra. Ale supra, no. No, no super, nie? Mhm. Nie goń mnie. Co ty robisz, Bert Bert? Tyle, mam pomysł, pojedziemy sobie na dwa pojazdy. Tak? No, Paweł będzie testował nową Suprę. Dobra, to dawaj, tu robimy Need for Speeda teraz. Dzisiaj. To skoro teoretycznie Dinka Jester to jest klasyk sportowy. No. Bo teoretycznie powinien być klasykiem sportowym, nie wiem czemu jest sportowy. Dobra. To wezmę odpowiedniego rywala dla niego. Dobra, dawaj, robimy Need for Speeda tutaj szybciutkiego. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest twoje auto? Au! O, przepraszam, nie wiedziałem, że... Tak, zaraz, zapomniałem. Dobra, jedź. O, jest. Jest? A! No, bardzo na pewno. No, no jak Need for Speed, jak się patrzy, nie? Albo jak Trofady to... Z-Type, no. Z-Type to jest. No, co ty chcesz, że... Z-Type'a, no. Dobra. Postaraj się, no, albo jedź przede mną, tylko... A, nie, bo ty nie potrafisz jechać. No, dobra. Co? Nie potrafię... Nie, bo ty zawsze pędzisz na W i po prostu ciśniesz maksymalnie do przodu. A ty no. Jak chcesz, Paweł? Patrz, teraz zwolnij. Pyk! Zakręt! Teraz wolno, powoli jedziemy, bo za chwilę będzie gdzieś tu wstawka. I patrz, i teraz robimy wstaweczkę tu. Łup! Dinka Jester. Ja, ciach! Pa, oglądałeś Tokyo Paweł? Drifta? No, oglądałem. No to wiesz, co masz robić. No powiem ci takim pojazdem, co ja jadę tu driftować, to tak średnio, ale... No co? Mówiłem ci, robimy tutaj Need for Speedy, jakieś ten szybkich wściekłych i no, szybkich... No, powiedział mi dopiero... Szybkich wesołych i w ogóle. Szybcy i wesołych. Szybcy i weseli, bo dostali nowe bryki. O Boże, auto! Dobrze, jedź, jedź pierwsza. Ci dam pierwsza zaraz. Jedź pierwsza. O, dawaj, przez ten pojedziemy, przez placyk tutaj, no, o. No... Elegancko. Z-Type pomimo swojego wieku dalej fajnie. Mówisz? Elegancko, dobra, no. Właśnie takie jakieś zakamarki ciśnij. A, pięknie! Tylko nie za drogi. Szybko. Co? Jest. Twoje autko jest za słabe dla mojego. Nie, bo ja tu drifty robię. Ja tu bokiem, ja tu jadę z boku. Jedź z boku. Need for speed! Hop, hop, hop! Uwaga, i tu skręcamy. Boże, teraz mówisz! A! Co to było? Jak poleciał? O, co? Nie! O Boże, Bert, Bert, pomóż mi wyklepać auto! To się wyklepie, spokojnie. Dobra. Aha, czyli mam trochę wcześniej mówić, dobra. Bo jest zmarł, bo ja jechałem tak szybko i wiesz, on ma silnik z przodu, patrz. Uwaga, skręcamy. Te auto jest po prostu nie... Skręcamy. Niedostosowane do skoków. Teraz coś skręcamy. Te auto jest niedostosowane do skoków, ono po prostu jest lipa. Ma silnik tak ciężki, że po prostu od razu wiesz, na pysk leci. Uwaga, skręcamy. Jest bardzo przykre. Oj! Uwaga, słupek. Dobra, teraz ja prowadzę. Prawo! Lewo! Prosto! W drzewo! Nie, dobra, żartuję. Udało ci się, Bert Bert? Tu, patrz, tu tędy. O, patrz, pyk, pyk, pyk. Widziałeś to? A na mnie wyzywa, że... Co? Zwyzywać cię znowu mam? No. Żeby ja cię zaraz... Go! Patrz, 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 pięknie! Dajesz tym błaznem. Sam jesteś błaźnio. Ale wiesz, że Jester to jest po angielsku błazen. Nieprawda. Panie. Nie kłam mnie. Ty nie kłamę cię. Kłamczuszku ty jeden. No skam 100% leży. I co, śmieszy cię to? No. Tak, śmieszy mnie to. No. Dawaj, tu, tędy, patrz. Fu, fu. Paweł zawsze taki śmieszek.
kurczę, no gościu! Parking przy śmietniku. No, co za ziomek, poczekaj chwilę. Tak się nie da jeździć. Poczekaj. Musimy jechać na zakupy. Poczekaj. Czemu? No bo zabrakło mi tego. Pewnych elementów. No bo ja chciałem przy śmietniku wziąć się napić troszkę, a nie mogę, bo nie mam. Aha, to takie fanty. Takie fanty! Dobrze, jedziemy, śmiało. Tutaj trochę pompy. W końcu pompa. O Boże. Przepraszam, nie chcąc. A i tak pan był stary, dobra. Nie. No co, no. Mniej przykro mi się zrobiło. Czemu to auto jest? Chwila, poczekaj. Chwila, jest problem. Nie mogę iść do sklepu. Czemu? No bo auto tu stoi. O nie. A ja w tym czasie korzystam z myjni. Co, Paweł? Co? O co ci chodzi? Kolejka jest. Stary, kolejkę to możesz mieć górską. No, poczekaj, ja tu kupuję w takim razie przekąski. Hops, hops, hops. Przekąseczki ładne, eleganckie, ja dobra. Ja sobie kupię przekąski moment. Dobra. W tym czasie tankuję. Może szyba pękła nawet jak wychodziłem. Czy ty walczysz normalnie z drzwiami, czy mi się wydaje? Policja! Uciekamy. Dobra, szybko, Bert. To był taki misklik, bo przez przypadek kliknęłem. Jedź za mną! I ja cię wyprowadzę! W pole! Znaczy, nie w pole ci. Źle to ująłem, ale wiesz, że dobrze chciałem. Prezesa w pole chcesz wyprowadzić? Czekaj, tutaj, chodź tu. No mówiłem, przed, chodź tu. Chyba, że oni znaleźli siebie. Nieprawda, bo ci mówiłem, chodź tu, a ty powiedziałeś nie? No. Dobra, jedziemy do Los Santos Customs, bo odnowić mi cyka. Co? Odnowić kucyka chcesz? Dobrze! Klasyka, nie kucyka! A, klasyka! No to trzeba mówić wyraźnie, a nie taki masz. Jak mówisz, to przełknij ślinę najpierw. Dobra, jedziemy, spokojnie, naprawimy nasze bryki. Bo ja mi zepsułeś brykę. Tak, ja ci zepsułem. Tak? Bo nie powiedziałeś, że skręty są. No patrz, prawie wjechałem! Gruba się jeden. To, że mam większe auto, to nie znaczy. Ale się tam wbiłem. Dobra, uwaga. Dobra, spokojnie. Ja proponuję może, dobra, napraw pojazd. Na szczęście taniocha była. Teraz postaram się ich nie zepsuć. No, teraz będziemy jechali tak. O właśnie, mam pomysł. Co mówisz? Zagrajmy w golfa. Nie, Bert, w golfa nie będziemy grali, poczekaj. No, czego chabujesz? Poczekaj, Bert, spokojnie. Albo nie, dobra. Myślałem zrobić tam na bazę wojskową, ale to bez sensu. Czy wysiadłeś, czy mi się wydawało? Czemu ty wysiadłeś? Nie wysiadłem. Jesteś normalny, czy co? Co za łeb normalnie, wziął i wysiadł. Wziął, wysiadł i wsiadł. Dobra, jedziemy, Bert. Dawaj, trochę... Na pole. Poczekaj, nie, chodź tutaj zaparkuj na razie. Zagrajmy w golfa. Nie. Nie, tutaj zaparkujemy na spokojnie. Zabezpiecz auto. Dobrze, i teraz zobacz, patrz. Robimy to tak. Ostrożnie, nie podchodź do mnie. No, zrezygnowałeś, znowu cię zabiję. Właśnie to jest problem. Dobra. Bo ja miałeś mnie. No, odejdź, okej. Zrób to, co ja. Na tobie. Nie! Potrzebujemy gwiazdek prestiżu. Prestiż gwiazdkowy. O właśnie, będzie gwiazdka niedługo. Jaka gwiazdka? No, te Boże Narodzenie czy coś takiego. Coś takiego. No co? No tak się mówi. Dobra, czekam na policję. Coś mnie strzeliło. Policja chyba. No gdzie jest policja, ale skąd? Oni z drugiego końca mapy? Nie, dobra, chodź, siadamy, jedziemy już stąd. Zostaw, przestań strzelać. Cyk! I've gone on need for speed. Pyk, pyk, pyk. Ja mam taki zryw strasznie. Fua! Dajesz, Bert. Teraz robimy prawdziwe pościgi. Policja kontra super fajne fury. Czemu mnie ścigają? Bo słyszałem w radiu policyjnym Suspects is riding in black. I tylko o mnie mówią. No bo taka sytuacja, nie my ta. No.
Bo ja jestem bardziej niebezpieczny, tak? No. Dobrze, pamiętaj, Berbert, robimy tak. O, poczekaj, policjant! Gdzieś tu je chodzi. A ja już chciałem się. No stary, gdzieś tu chodzi policjant, ale nie ma go. Dobra. Nie, musimy troszkę więcej gwiazdek napić, tak? Nie możemy się ścigać. To jest po prostu smutne i słabe. Tak się nie robi, Berbert. Weź tam. Dobij sobie gwiazdkę. Albo ze 3. To mam pomysł i nałapać gwiazdę. Wystarczy zrobić coś takiego. Jak coś takiego? Co ty gadasz? Co ty planujesz? Wystarczy sklepikarzy za tak. No stary, to sklepikarz, to dostajesz tam nędzne i tam 3 gwiazdeczki takie. No właśnie. Lepiej strzelać w policjantów i złodziei i w strażaków też i we wszystko. To miała być przyjemna wycieczka, a nie strzelanina. Przyjemną wycieczkę to mieliśmy przy szmince przed ostatnim odcinku, a teraz mamy poważną akcję Need for Speedową. Czemu oni zaparkowali tak krzywo? O, 4 gwiazdki, jest sam raz. Idealnie. Dobra, Berber, chodź, teraz musimy między ciasnymi uliczkami pojeździć troszeczkę. Będzie ciasno. Tak, najlepiej. Dobra. Dawaj, tak, w Baby Driver. W czym? Oglądałeś taki film, Baby Driver? Nie. Taki dzieciak mały ten jeździł takimi autami, tak. Baby Driver. No stary, no ty kompletnie nie znasz się na pozornych filmach, ja nie wiem. Czy ty oglądasz filmy z autami, czy jakiś bez aut? No. No, z autami. Zwykle. Tak, chyba siedzą w nich tylko. No. Zawsze się siedzi. Tak? A, no faktycznie, możliwe. Stać w aucie to tak... Nie wiem, jak tam ty robisz. Da się, Bert, da się. Patrz, aktualnie, między śmietnika... Rozpędzić się w ogóle nie mogę. No bo o to chodzi, że właśnie, że tu mamy skrótami jechać takimi, patrz. Fuch, fuch, fuch. Pięknie. Nie no, super bryka. Podoba mi się to auto. Tutaj, prawo, stój, stój, prawo, prawo, ciśnij prawo. I w lewo, szybko. Patrz, mnie się udało. No bo ja mam ogólnie bardzo słaby łuk skrętu. Ty masz łuk, nawet łuku prywiowego nie masz przecież. Ty tam. O, 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 tu też coś jest. Dobrze. Potrącił kobietę. To nie była kobieta. To jest Los Santos. Tu możesz się łatwo pomylić. To była matrioszka, tak. Jaka matrioszka, Paweł? Co? Nie? To nie było to? Paweł po rusku gada. I tu trafiliśmy na ślepy zaułek. Pora stąd się wycofać. Radiowóz! Zitek ma bardzo... jakoś maksymalną, ale zryw to ma taki fatalny. Dobrze, śmiało, jedziemy na plażę. Poplażować trochę. Spokojnie, Bert. Poczekaj, która teraz... Uwaga, ale się rozpędza. Dobrze, Bert. Poczekaj. Nie rozjeżdża wszystkich. Nic nie rozjeżdża. Nieprawda, Bert. Nie kłam. Rozjeżdża z wszystkich, no. Jesteś kłamczuszek i w ogóle. Jesteś prowokator. Nieopłacalny, Paweł. Powinieneś iść co do jesteś? Lekarza. Byłem, powiedział, że słabo. Dobra, poczekaj, ja tu się skryję. Chodź, skryjemy się tutaj. Będzie dobrze, Bert. Będzie dobrze. Nikt nas tu nie znajdzie. Tylko, że Bert. Oła! No tu jest, macie go, a nie mnie. O nie, nie, przepraszam. Cichaczem chciałem cię. Oni tu czekają. Policja, czeka! O Boże! Aaaa! Wziął mnie, zdradził! Zdrajcus! Nie zdradziłem cię! Zdrajcus! Ja tu jestem! Dobra, ja jadę tędy! Babo, biegnij szybciej! Dobra! No babo, był taki babol na drodze i po prostu naszła strasznie powoli, nie moja wina. Babol. Jak klocuch mówisz teraz po prostu. Tak? A nie wiedziałem, że on tak mówi. Babol, no. To jest normalne. Paweł jak wypruł do przodu, kurde. Poczekaj, tutaj się schowam, ja tu się ukryję. Dobra. Tu nas nie znajdą, patrz. Ci nas nie znajdą. Dobra, przyczaim się, przyczaim kota. Gdzie ty jesteś, Bert? W ogóle muszę ci powiedzieć jedną rzecz.
Zatrzymać to po prostu. Co? Nic, nic. Muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Jaką rzecz? Kończy się czas antenowy! O Boże! Stel mi wpakował kulkę, ja mu wysadziłem auto, no bo skończył się czas antenowy, niestety, moi drodzy. Nie możemy zostawiać świadków, pamiętajcie o tym, to jest podstawowa rzecz. Dlatego trzeba zawsze zlikwidować Pawła po każdym tym. Nie, 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 po prostu każdego świadka trzeba likwidować na koniec odcinka. Czyli Pawełka. Ej, Bert. Co tam? Oni to wszyscy widzieli. Ale co widzieli? Trzeba świadków zlikwidować. No właśnie, nie martwcie się, spokojnie, nic wam nie grozi. Trzymajcie się, chaos. To tylko nam grozi, bo sobie nawzajem. Ale oni też to widzieli, bo widzieli film Bert. To się wytnie. Spokojnie. Tak, ich się wytnie też, dobra, okej. Okay.